Pan z wami. I z duchem twoim. Dzisiaj dzień wyjątkowy. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Król Jan Kazimierz w 1656 roku w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za królową, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej opiece. Zgromadzeni na mszy świętej chcemy oddać się w matczyną opiekę Matki Bożej. Chcemy też powierzać jej wstawiennictwu, jej modlitwie naszą Ojczyznę. Chcemy umocnić naszego ducha, nasze siły wewnętrzne, aby potrafić troszczyć się o sprawiedliwość społeczną, aby potrafić troszczyć się o jedność w naszym narodzie, tak bardzo potrzebne. Witam na tej mszy świętej szczególnych naszych gości. Witam parlamentarzystów województwa pomorskiego oraz ich przedstawicieli. Witam władze powiatu, władze miasta oraz ich przedstawicieli. Radnych miasta i powiatu małopolskiego. Witam przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej. Witam przedstawicieli szkół, ośrodków kultury, małopolskich zakładów pracy. Witam w szczególności przybyłych kombatantów. Witam wszystkich zasłużonych dla miasta Malborka. Witam harcerzy, młodzież szkolną, mieszkańców naszego miasta. Witam wszystkie, jak zawsze licznie, zgromadzone poczty sztandarowe. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą mszę świętą w intencji Ojczyzny w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nie ma z nami dzisiaj kompanii honorowej Wojska Polskiego. Chcę ich jakoś usprawiedliwić w oczach nas wszystkich tu obecnych. Są zobowiązani do uczestniczenia dzisiaj w uroczystościach gdzieś tam bardziej centralnych. Są bodajże w Pętlinie wraz z innymi jednostkami wojskowymi. Zawsze byli z nami, byli obecni. Bardzo serdecznie witam obecnego na tej mszy świętej księdza prałata Jana Żołnierkiewicza. Witam bardzo serdecznie księdza proboszcza w parafii świętego Jana Chrzciciela, księdza Józefa Pilicha. Z księdzem Józefem odprawiam mszę świętą w intencji naszej Ojczyzny, natomiast ksiądz prałat mszę świętą ofiarowuje ze zmarłą Jadwigę, Martę, Jerzego i Maksymiliana Kluczkowskich oraz zmarłą Teresę Musią. Świątynia w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w jego pustyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon niego zmiata 3 część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, poszedł jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody różną żelazą. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. A następnie rzekł do ucznia:
oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.